Dzień dobry. Chciałem dzisiaj dla Centrum Promocji Gminy Bobowa w ramach Ferii Zimowych 2021 zadedykować kilka fragmentów z takiej książeczki Małgorzaty Strzałkowskiej Rady, nie od parady, czyli wierszyki z morałem. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Czytam. Witaj, drogi czytelniku. Chcesz nas wszystkich w książce spotkać? To wspaniale. W takim razie zapraszamy Cię do środka. Każdy z nas ma jakieś wady, chociaż często o tym nie wie. Dobrze, przyjrzyj się nam z bliska, może gdzieś rozpoznasz siebie. Każdy z nas ma jakieś wady, lecz choć bardzo byś się silił, innych zmienić nie dasz rady. Za to siebie w każdej chwili. Może więc czasami warto zastanowić się nad sobą, ciut pomyśleć i pomału zmienić w sobie to i owo. Ala, Ola, Ewa, Basia oraz Krysia, Hania, Kasia, Kocha, Zochu, Jurek, Staś oraz Kazio, Kuba, Jaś, Krzysiek, Michał oraz Marek, Grzesiek, Tadek oraz Darek. Może potem taki wiersz. Nasza Basia wprost nie znosi, kiedy ktoś ją o coś prosi. Odpowiada, no, może potem, jeśli będę mieć ochotę, lub inaczej, nie ma mowy, nie mam dziś do tego głowy, albo teraz? Coś takiego, teraz robię coś innego. I dodaje, szkoda gadać ciągle wszystkim, mam pomagać. Aż pewnego razu w szkole ciut się odwróciły role. Teraz jest potrzebie Basia, a więc zwraca się do Jasia, a Jaś na to nie ma mowy. Nie mam dziś do tego głowy. Basia idzie więc do Zosi i o pomoc Zosię prosi. Zosia na to może potem, jeśli będę mieć ochotę. Biedną Basię aż zatkało. Co im się do licha stało? Podumała, pomyślała, no i wreszcie zrozumiała. Patrzy, Krysia w ławce siedzi i się nad czymś strasznie biedzi. Biegnie więc do Krysi prędko. Może pomóc ci, Krysieńko? Ale Krysia na to nie chce. Może później, jeśli zechce. Jeśli chcesz od innych brać, to sam też coś musisz dać.